W związku z tym ja bardzo serdecznie witam wszystkich radnych Komisji Sportu na tym dzisiejszym już stacjonarnym posiedzeniu. Pierwszy raz po długim czasie możemy spotkać się w ramach Komisji w taki sposób. Ja bardzo serdecznie witam Pana Prezesa Stali, Pana Zenona Różyckiego. Witam też Pana Michała Czepka, zastępcę dyrektora Wydziału. Pana prokuranta, witam też media grudziąckie. Proszę Państwa, tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji jest bieżąca sytuacja klubu sportowego Stal Grudziądz. Ja nie ukrywam, że do tego spotkania przymierzałem się już od dawna, ale szczerze mówiąc czekałem na taki moment, żeby można było spotkać się twarzą w twarz, a nie przed monitorem. Pierwsza możliwa okazja to jest właśnie dzisiaj. W związku z tym bardzo chciałem, żeby to spotkanie jeszcze w tym roku miało miejsce. Chociażby ze względu na to, że przez ostatnie dwa lata było dużo takich nieporozumień między miastem a klubem sportowym Stal. Chcielibyśmy, ja też chciałbym poznać, jak ta sytuacja po tych dwóch latach wygląda. A więc taki stan prawny, Panie Prezesie, co przez te dwa lata się wydarzyło, na jakim etapie jesteśmy, żeby Pan nas tutaj poinformował, bo nie ukrywam, że tych zawirowań było sporo, różnych procesów sądowych przy okazji. I fajnie by było też poznać bezpośrednio również od Pana, uzyskać informacje, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie ukrywam oczywiście, że mam nadzieję, że Pan Prezes nam powie, jak wygląda też sytuacja sportowa, poszczególne sekcje, jak tutaj funkcjonują. No i oczywiście kwestia finansowa, jak klub sobie radzi w tym okresie także finansowo. Więc by nie przedłużać tego wstępu, Panie Prezesie, może zacznijmy od Pana tej informacji. Tak jak prosiłem, gdybyśmy mogli powiedzieć, co po tych dwóch latach tych trudnych relacji między miastem a klubem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Dwa słowa takich ogólnych informacji oczywiście, żeby nie zaczynać od razu od tych spraw sądowych, to krótko, że klub oczywiście funkcjonuje ponad 70 lat. Zarząd na dzień dzisiejszy jest trzyosobowy. Warto tutaj podkreślić, bo gdzieś tam w tych sprawach również jest istotny ten aspekt, długoletni prezes, pan Ryszard Gralak. Od 2013 prezesem klubu zostałem wybrany ja. No i pełnię tę funkcję do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o najważniejszy aspekt naszej działalności, no to zawsze to podkreślam, to jest realizacja zadania własnego gminy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. I cieszymy się, że możemy prężnie jakby w tym zakresie działać, wspierając Urząd Miasta i realizując to zadanie. Myślę, że w tych ostatnich czasach też pokazało się, jak ono jest bardzo ważne dla tej młodzieży, żeby mieć alternatywę od siedzenia przed komputerem, od tych zdalnych zajęć. Jednak taka rola klubów sportowych i takich organizacji jest bardzo istotna. Oczywiście jakby ogólnie rzecz biorąc trenuje i zarejestrowanych jest ponad 200 dzieci. Aktualnie mamy dwie sekcje czynne działające, to jest piłka nożna i piłka siatkowa. W siatkówce dzielimy to oczywiście na podsekcję żeńską i męską. Były tam różne jakby koleje losu innych jeszcze dyscyplin, ale ugruntowało się na dzień dzisiejszy w tym zakresie właśnie te dwie sekcje. Oczywiście też na bazie naszych działań cieszymy się, że poprzez ten sport, poprzez wyniki, poprzez uczestnictwo w różnych imprezach sportowych możemy mocno wspierać promocję miasta Grudziądz, bo w samej nazwie mamy to nasze miasto kochane i gdzieś tam podkreślamy na każdym kroku i myślę, że na tych wszystkich imprezach i osoby, które tu przyjeżdżają, niejednokrotnie wyrażały takie słowa ciepłe, jeżeli chodzi o informacje o Grudziądzu, o promocję Grudziądza, jakby docenienie tego naszego tutaj miejsca i naszego udziału. Jeżeli chodzi o, oczywiście również o taką, tutaj pan dyrektor powiedział, rolę gospodarza. My jesteśmy takim gospodarzem troszkę, powiedzmy,
tym użytkowym i cieszymy się, że przez lata właściwie mogliśmy czynnie tutaj wspierać rozwój tej infrastruktury i promować sam obiekt, bo tak jak wspomnę tutaj nawet ostatnie słowa pana prezesa Asenskiego Olimpii, jak przyjechał po kajaki, żeby się trochę zintegrować w zespole, no to był pod wrażeniem tak naprawdę, że taki fajny obiekt, że jest jakby dobre miejsce na wszelkiego rodzaju zgrupowania, obozy, prowadzenie zajęć. Sprawy w toku to jest kwestia dotycząca hotelu. Tutaj mamy sprawę dwukierunkową. Tu jest sprawa z, jakby między Stalą a MPGN-em o stwierdzenie, czy umowa jest ważna, która została zawarta, bo tam w materiałach wielokrotnie się przewija podważanie zasadność tych umów, podważanie w ogóle ważności umów, ale gdzieś tam z drugiej strony na bazie tych umów wyciągają przedstawiciele Urzędu Miasta, wyciągają różne wnioski, więc i spółki również. W związku z tym jednotorowo my chcemy, żeby sąd określił, czy ta umowa jest ważna, czy nie. De facto mamy postanowienie o zabezpieczeniu, czyli funkcjonujemy normalnie do czasu rozstrzygnięcia tych spraw. A z drugiej strony MPGN złożył pozew przeciwko nam o wydanie tej nieruchomości. Także te dwie sprawy toczą się w zasadzie równolegle. Przypomnę tylko, że początek oczywiście miał miejsce w 2010 bodajże roku na mocy uchwały Rady Miejskiej, na podstawie której ten hotel został wydzierżawiony do MPGN-u, żeby go ratować. On był w takim stanie opłakanym, że w zasadzie wtedy pamiętam rozmowy różnych działaczy, między innymi właśnie pana Grlaka, ówczesnego prezydenta, czy ten hotel w ogóle zlikwidować, czy tu jeszcze wtedy funkcjonowali kolarze, to było takie, oni tam mieli właśnie pomieszczenia w hotelu i Straż Pożarna już kwestionowała funkcjonowanie tego obiektu. Wówczas Rada Miejska podjęła decyzję o tym, że żeby ratować ten obiekt, no jest dobrym pomysłem, żeby MPGN wziął to w dzierżawę i wspólnie z klubem tutaj no, uzdrowił jakby trochę sytuację, poprawił tą organizację działań. W efekcie końcowym myślę, że to udało się całkiem nieźle. No, na przestrzeni jakby tych ostatnich lat w tym temacie MPGN niestety nie wywiązuje się z tych zawieranych umów. Część z tych umów była właśnie zawierana jeszcze przez pana Grelaka i pana Malinowskiego. Uważa się je za nieważne. Dla mnie najbardziej takim znamiennym działaniem, które trochę mnie dziwi z punktu widzenia jakby działalności spółki prawa handlowego, faktury, które my wysyłamy w związku z realizacją umów, one są zatrzymywane w szufladzie, jak to zostało gdzieś tam na sprawie sądowej określone, decyzją zarządu spółki, one trafiają do szuflady, nie są opłacane, w związku z tym trochę dziwne, że istnieje taka formuła jak schowanie faktury, czyli dokumentów w obrocie prawnym i gospodarczym do szuflady. Druga sprawa w toku, jest to też bardzo ważna sprawa, która miała swój początek w wypowiedzeniu umowy dzierżawy na korzystanie z hali i pozostałej części obiektu, czyli boiska sportowego, które to wypowiedzenie złożył nam prezydent Grudziądza. Umowa była wieloletnia, właśnie podpisana przez poprzedni zarząd i poprzedniego prezydenta. Ona, co bardzo charakterystyczne, to było podkreślane też w sądzie, ta umowa użyczenia nie przewidywała wypowiedzenia umowy. Przewidywała możliwość rozwiązania tej umowy za porozumieniem stron. Prawnicy oczywiście interpretują to w ten sposób, że skoro to jest umowa użyczenia, czyli darma, jak to mówią, to można ją w każdej chwili wypowiedzieć. Zresztą po pierwszej sprawie w sądzie w Grudziądzu, w której sąd orzekł na naszą niekorzyść, sąd stwierdził, że można wypowiedzieć taką umowę z dnia na dzień. Z naszego punktu widzenia najbardziej krzywdzące jest to, że nikt nie bierze pod uwagę tego, jaka jest prowadzona działalność klubu. Tak? To, że to, co powiedziałem, wykonujemy zadania własne gminy, zgłaszamy się do poszczególnych rozgrywek, to są sezony rozgrywkowe, ligi, opłacamy licencje, uzyskujemy te licencje i nawet gdyby mówić o jakimś wypowiedzeniu umowy, czego mówię, poprzednicy nie przewidywali, to trzeba by było rozpatrywać to w innym okresie czasowym, a nie z dnia na dzień czy miesięczna. I drugi taki aspekt to
on wybrzmiał później, dopiero w tych wszystkich takich sprawach, tłumaczenie, że no nikt nie chciał nas stąd wyrzucać, a wypowiedzenie umowy miało tylko taki cel, żeby wprowadzić tu dodatkowych użytkowników. Ja wielokrotnie zapewniam, że właśnie jako czując się tym gospodarzem odpowiedzialnym, żeby to wszystko grało, my udostępniamy ten obiekt wszystkim, którzy są zainteresowani. Jeżeli jest tylko możliwość, jeżeli treningi na to pozwalają, różne zespoły tutaj u nas i trenują i grają, nawet obozy sportowe przeprowadzają, ale nam zaproponowano wprowadzenie do umowy właściwie dwóch zapisów. Po pierwsze, trzecią stronę umowy, wtedy tą stroną umowy miał być klub KP Wisła, którego prezesem był późniejszy prokurent Olimpii, pan Pyszora, a no niestety kolej losu tam jakby potoczyły się tak, że ci panowie Pyszora, Frelek i jeszcze tam Prusik, oni odeszli z klubu w takiej atmosferze niestety sporu i działania tutaj na szkodę, w związku z tym trudno było sobie wyobrazić, że wprowadzamy ich jako trzeci podmiot w umowie, mający równe prawa takiego gospodarza, bez uregulowania spraw organizacyjnych. Ja wielokrotnie prosiłem o to, żeby ktoś przedstawił nam na piśmie, i do tej pory tego nie dostaliśmy, jak sobie wówczas miasto wyobraża jakby organizację dnia codziennego. Kto będzie sprzątał szatnie, kto będzie kosił trawę, kto będzie tutaj kupował papier toaletowy. Wszystkie te podstawowe rzeczy, no to jakby nie było pomysłu na to. Tak? My mieliśmy nadal robić i dbać o obiekt, ale jakby wprowadza nam się dodatkowy podmiot, bo tak jak tutaj stwierdziła pani dyrektor z Boliwu, przecież piłkarze nawet nie namrudzą w szatni. Nie? Więc jakby to nie do końca tak jest. Gdyby był przedstawiony jakiś realny pomysł, jak to ma funkcjonować i ktoś by zdjął z nas ciężar tego gospodarowania, tak, i dbania o obiekt, ale zapewnił w to miejsce możliwość prowadzenia treningów na dotychczasowym poziomie, no to być może byłoby pole do rozmowy. A tak to... Pytanie, panie profesorze, tak? Czy Mari przekazuje państwu środki na osobę, która tutaj sprząta? Nie. Nie. Początek był taki, że Moriw jakby zawarł z nami umowę. To znowu jakby kłóci się z tym, że z jednej strony nie uznawało się tych umów, z drugiej się podpisywało umowę, ale zawarto umowę na właśnie na takie gospodarowanie. Była umówiona kwota na sprzątanie, czyszczenie, było wymienione literalnie, co mamy robić. Wówczas jak przyszedł czas koszenia terenów zewnętrznych, no to my poprosiliśmy panią dyrektor o to, że albo niech ktoś to skosi, bo już tutaj zaraz stało. Ja nie mówię o boisku, bo boisko daliśmy, ale tam tereny poza, bo tutaj jest łącznie prawie 7 hektarów, jakby biorąc pod uwagę całego terenu określonego w umowie. Lub zwiększyć po prostu wynagrodzenie dla osoby, która będzie to kosiła. Tak? My wyliczyliśmy. To stwierdzono, że nie. W takim razie wypowiedziano nam tą umowę i wówczas Moriw zatrudnił pracownika, który de facto kosi, tutaj sprząta orlik, kosi te tereny zewnętrzne, dba tam o porządek na zewnątrz, ale to nie jest jakby całość zagadnienia. I żadnych środków z tego tytułu nie dostajemy ani z Moriwu. Początkowe miesiące, tak? Początkowe miesiące była taka organizacja, to nie było złe, bo tak naprawdę mówię, jeżeli by dograć zakres i wynagrodzenie, my byliśmy gotowi jakby to realizować, no ale to trzeba też jakby określone środki na określony zakres. Później jakby mówił się z tego wycofał. De facto to myślę, że tu też jakby rozwijając tą odpowiedź, też powiem, że my nie dostajemy ani z Moriwu, ani z miasta, ani z żadnego innego podmiotu żadnych środków właśnie na te czynności takiego gospodarowania. Tak? Dotacja, która jest przekazywana na sport, ona w jakiś sposób nie pozwala na ujęcie tych kosztów w dotacji. Ja już pomijam... 10%. No tak, ale to jakby... administracyjne. 10% to jest jakby naprawdę zbyt mały przy tej ilości dzieci, przy tej ilości wyjazdów. Kwota całej dotacji nie wystarcza nam nawet na jeden kwartał funkcjonowania, więc jakby zatrudnienie człowieka, gdzie mamy minimalne stawki wynagrodzeń i tak dalej, jakby no nierealne jest, nie? Żeby z tych pieniędzy jeszcze coś opłacić. Nie? Stąd jest jakby duża trudność w całej tej organizacji tego dnia codziennego. Druga sprawa, tu jesteśmy na tym etapie, że sąd pierwszej instancji jakby orzekł, że można było wypowiedzieć umowę, my złożyliśmy apelację do sądu okręgowego, sprawa jest cały czas w toku. Kolejna sprawa, one w zasadzie już takie są powiedzmy poboczne, mniej istotne, to jest sprawa dotycząca pomieszczeń na Kruszelnickiego.
To są takie pomieszczenia, które przygotowywane były w zasadzie w nieużywanym takim baraku. Sala treningowa, ona miała służyć dla uczniów szkoły podstawowej 18, przepraszam, i służyła w pierwszym okresie i dla prowadzonych zajęć przez klub sportowy. W zasadzie to jest też taka moim zdaniem znamienna sprawa, gdzie pokazano, że prawie 2 lata sporów sądowych o istnienie, znaczy o ten obiekt, gdzie MPGN tam wszedł do tego obiektu, sąd jakby potwierdził to w uzasadnieniu, jest to dobrze nazwane, że jakby potwierdza naruszenie posiadania, tak? Bo kolejne wyroki już 2 instancji przywróciły nam posiadanie tych pomieszczeń. Niemniej jednak w toku sprawy wyszło na to, że, bo sąd nawet na to zwrócił uwagę, przecież tą umowę wystarczyło wypowiedzieć. Ona miała okres wypowiedzenia. I dopiero po uprawomocnieniu wyroku prawnicy spółki i Urzędu Miasta, którzy biorą za to niemałe pieniądze, jakby wyciągnęli wnioski z tego i wypowiedzieli tą umowę. W związku z tym sprawa wygląda na dzisiaj tak, że w zasadzie umowa jest wypowiedziana, aczkolwiek my podnosimy taki argument, że MPGN do tej pory nie wykonał wyroku sądu, bo wyrok sądu był taki, że mają przywrócić nam posiadanie tych pomieszczeń w takim stanie, żeby można było z nich korzystać. Do tej pory nie podłączono tam prądu, instalacja elektryczna jest nieczynna, w związku z tym kilka miesięcy jakby na to czekamy, nie jest to wykonane, a ja założyłem, że jak wykonają wyrok z MPGN-u, to my oddamy to pomieszczenie, no bo rozumiem, że umowa już jest nieistotna, nie? Znaczy nie obowiązująca. Więc jakby tak wygląda stan rzeczy. Kolejna sprawa dotyczyła pomieszczeń na Kili Skłodowskiej. Tam z racji tego, żeby wyraźnie oddzielić tą działalność MPGN od działalności klubu, gdzie byłem jakby jednocześnie we władzach, to były wynajęte pomieszczenia zgodnie z zarządzeniem prezydenta o stawkach dla stowarzyszeń, pomieszczenia, które na ten moment nie były wykorzystywane, więc jakby nie było żadnego uszczerbku, można było tam zgromadzić dokumenty, można było tam tak naprawdę w zakresie pracy biura klubu prowadzić działalność. Tam do tego, i sąd też to potwierdził bezspornie, że nastąpiło włamanie do tych pomieszczeń, nastąpiło naruszenie posiadania, wyrok też jest prawomocny o przywrócenie tego posiadania, te pomieszczenia zostały przywrócone, w międzyczasie wywieziono dokumenty po tym całym włamaniu na giełdę towarową, tam wzywano nas do odbioru, naliczając nam opłaty za te wywiezione dokumenty, co było kuriozalne. No i w ostateczności w asyście policji odzyskaliśmy te dokumenty, przewieźliśmy je od razu tutaj i te pomieszczenia na dzień dzisiejszy są nieużywane przez nas, no bo nie będziemy tam wchodzić jakby na tą sferze takiego sporu, ale też jakby nie będziemy znowu wozić tam dokumentów, tym bardziej, że umowa kończy się we wrześniu, więc jakby też przewidujemy zdanie tych pomieszczeń w normalnym trybie. Także to jest, jeżeli chodzi o sprawę. Jeżeli chodzi o jakby takie podsumowanie i ważną sprawę, bo tutaj tak przekornie pan przewodniczący powiedział, że czekał na ten czas, żeby się spotkać face to face. Ja mogę powiedzieć, że chyba zbiegło się to z otrzymaniem dzisiaj na poczcie subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko mnie. I tu chciałbym tylko podkreślić, za te wszystkie rzeczy, te sprawy, które jakby w tych postępowaniach sądowych były rozpatrywane, badane przez prokuraturę, 3-krotnie przez prokuraturę umorzone, włącznie z prokuratorem tam okręgowym, który się na ten temat wypowiedział, to jakby sprawa nabrała nowego biegu, bo został złożony akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia przeciwko mnie. I ja chciałbym tylko zwrócić Szanownej Komisji uwagę na jeden aspekt, bo to jest bardzo takie znamienne też i bardzo mnie to boli, gdzie pan mecenas Kuskowski, który jest mecenasem Urzędu Miasta, występuje w roli Zgromadzenia Wspólników Spółki z upoważnienia pana prezydenta, podejmuje uchwałę Zgromadzenia Wspólników zobowiązującą zarząd MPGN-u do ścigania Różyckiego. A później ten sam zarząd zobligowany uchwałą zleca, czyli wydaje pełnomocnictwo dla kancelarii pana Kuskowskiego, żeby on wykonywał to ściganie. Dla mnie jest to, on czerpie z tego korzyści majątkowe, w związku z tym dla mnie jest to taki znamienny przykład funkcjonowania mecenasa Kuskowskiego i służb prawnych, które
W zasadzie chyba nie zmierzają do ugody, bo wielokrotnie już rozmawialiśmy o ugodzie w tych wszystkich postępowaniach, ale jakby zawsze w końcowej fazie następuje interwencja mecenasów, szczególnie pana Koskowskiego, który ma taką wyjątkowo osobistą awersję do mnie, bo cytuję na ostatnim spotkaniu, że stwierdził, że mam to nieszczęście, że muszę z nim rozmawiać, tak? Bo ja poprosiłem, że skoro tak wyglądają te negocjacje, bo może warto by było doprowadzić do spotkania z panem prezydentem, który tak naprawdę może podjąć ostateczną decyzję, zakończyć ten spór, poukładać te relacje, to pan mecenas Kuskowski mówi, że mam nieszczęście, że z nim muszę prowadzić te rozmowy, a ewidentnie mogę potwierdzić, że nie ma jakby zamiaru zakończyć tę sprawę, a ten przypadek tego pełnomocnictwa, uchwały Zgromadzenia Wspólników, no pokazuje, że każda kolejna sprawa to są kolejne pieniądze, które płacą podatnicy, mieszkańcy, wszyscy my płacimy na rzecz kancelarii. Pomijam to, że MPGN ma inną kancelarię, również wynajętą do spraw bieżących. Także to jakby w tych sprawach, powiedzmy, dodatkowych, które się dzisiaj pokazują. Panie prezesie, ja mówiąc o takim spotkaniu bezpośrednio, miałem nadzieję, że w komisji będzie mógł także uczestniczyć, że powinien nawet uczestniczyć ktoś z ramienia pana prezydenta, czy nawet pan prezydent osobiście. Mamy teraz dwóch wiceprezydentów, jakoś nikt się tutaj nie pofatygował, aby w spotkaniu komisji wziąć udział. No, gdyby nie obecność pana dyrektora, to tak naprawdę nie mielibyśmy tutaj przedstawiciela organu Urzędu miał miasta. Pan wiceprezydent Szymon Gorbin bardzo przepraszał z jakiegoś bardzo ważnego powodu. Tak, panie dyrektorze, tylko to już jest chyba kolejna komisja, gdzie pan wiceprezydent przeprasza, że nie może wziąć udziału, ale fakt jest faktem, że od pewnego czasu... Na ostatniej był osobiście pan prezydent. Tak, tak. No, wyjątkowa ta była sytuacja, dlatego że przygotowywaliśmy projekt uchwały dotycząca sprzedaży udziałów Olympic Legends. No ale to tak na marginesie. Przepraszam, przerwałem. Proszę kontynuować. Znaczy, jeżeli chodzi o te sprawy sądowe, to oczywiście jestem do państwa dyspozycji, żeby udzielić jakby szczegółowych wyjaśnień, odpowiedzieć na pytania. Jakby w tym zakresie miałbym tyle. No i jakby... A może jeszcze pan coś uchylić rąbka tajemnicy? Co znajduje się w tym akcie? Znaczy, w tym akcie oskarżenia tak naprawdę są zebrane... Jest na tyle gorąca, że tak powiem, sprawa, że zdążyłem to tak pobieżnie się z tym zapoznać. Jest to akt oskarżenia przeciwko Zenonowi Rzyckiemu, tak jak powiedziałem, pełnomocnictwo udzielone przez zarząd MPGN-u dla pana mecenasa. Ja z toku rozmów wiem, że pan mecenas Kuskowski właśnie reprezentował prezydenta na Zgromadzeniu Wspólników i podjął uchwałę, że mają ścigać Rzyckiego jako zarząd, co było podnoszone przy pierwszych rozmowach takich ugodowych z zarządem MPGN-u, bo ja zadam pytanie, skoro jest taka uchwała, to na jakiej podstawie zarząd MPGN-u podejmuje rozmowę? No, najpierw wypadałoby, nie wiem, zawiesić tą uchwałę, unieważnić tą uchwałę, zmienić tą uchwałę, a potem prowadzić rozmowy, no bo zarząd MPGN-u moim zdaniem nie był upoważniony do takich rozmów. Ja prosiłem jakby o stanowisko w tej sprawie, no to jakby do ostatnich rozmów nic w tej sprawie się nowego nie pojawiło. Jeżeli chodzi o zarzuty stawiane, no ich jest jakby wiele, tak? Biorąc pod uwagę działanie, tak ogólnie mówiąc, działanie na szkodę spółki, wywodząc straty rzędu 2 miliony złotych, poczynając, jakby bardzo chętnie zapoznam się jakby z tymi wyliczeniami, bo wyliczenia są jakby oparte o to, że spółka dokonała remontu tego hotelu właśnie na podstawie i założeń tak naprawdę uchwały Rady Miasta. Taki był pomysł na ratowanie tego obiektu, że to spółka wyremontuje, że dzięki temu klub też będzie funkcjonował, będzie można organizować tutaj zajęcia, ale też będzie można promować miasto i zestawianie tak naprawdę przychodów, które miały być dzielone między spółkę a klub w tym początkowym okresie, gdzie jeszcze to nie zostało rozbujane, a wydatki na remonty niestety były duże, tak? Bo i 300-400 tysięcy w danym roku, co też było konsultowane z ówczesnym prezydentem, bo ani spółka, ani miasto nie miała wtedy 2 milionów, żeby wydać jednorazowo. To było pomyślane tak, żeby podzielić to na etapy, stopniowo wyremontować, ocieplić budynek, zrobić instalacje, wyremontować. Naprawdę uważam, że dzisiaj jest obiekt bardzo na takim fajnym poziomie użytkowym. No i generalnie stawia mi się to jako zarzut, że to jest działanie na szkodę spółki. Ja jakby podkreślam, że to nadal pozostaje majątek miasta. Tak? Dzisiaj jest Różycki, jutro może Różyckiego nie być. Ten majątek jest miasta i jakby tego nikt nie kwestionuje. I remontowanie, naprawianie, dbanie o majątek miejski jest stawiane mi jako zarzut. No, tam są też jeszcze takie, powiedzmy, podważanie
wszelkich umów, że zawieranie umów, które były zawarte, z drugiej strony w postępowaniach sądowych były kwestionowane, że one w ogóle były nieważne. Nie? Takie różne sprzeczne informacje. No ale ogólnie rzecz biorąc... A jaka perspektywa funkcjonowania tego hotelu, nazwijmy to już po tym okresie pandemii? Znaczy ja powiem Państwu tak, dla mnie to też często podkreślam w rozmowach w tych, które się toczyły polubownych, że jakby zasadność funkcjonowania tego obiektu tutaj jest tylko i wyłącznie kompleksowa. Czyli jeśli tutaj ktoś korzysta z hali, korzysta z boiska, no za bramę mam Orlik tak naprawdę do dyspozycji, ale miałby też do dyspozycji Orlik, boisko plażowe, które my żeśmy sami wybudowali własnymi siłami i hotel, który jest w bliskości fajnego lasu, jeziora, może naprawdę być atrakcyjnym miejscem nie tylko dla klubów grudziąckich, tak, do wszelkich zgrupowań, szkoleń, ale również naprawdę bardzo fajnym miejscem dla miasta. Żeby promować miasto, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie, inne obozy z innych klubów i jakby fajna promocja miasta, ale musi to funkcjonować łącznie. Ja wskazywałem na to, że jeżeli nawet my oddamy hotel, tak, to wówczas my jako klub możemy przestać funkcjonować, bo my, nie ukrywam, jakby funkcjonujemy dzięki zarobkom, które mamy z tytułu prowadzenia hotelu. Jakieś tam zyski z tego jesteśmy w stanie wypracować, w całość środków, które zarabiamy, idą na działalność statutową klubu. Tutaj nie ma żadnych innych pomysłów. W związku z tym, jeśli oddalibyśmy hotel, nie mamy jakby środków na bieżące funkcjonowanie, bo będzie nam brakowało tych pieniędzy tak naprawdę. Te 70 tysięcy, za które dziękuję w tym roku, bo w poprzednim roku było 20 tysięcy, to naprawdę nie są w stanie nam wystarczyć na cały rok funkcjonowania. Możemy sobie, powiedzmy, kolokwialnie dorobić właśnie prowadząc tą działalność hotelową. Jeśli oddamy hotel, możemy oddać, ale to prośba, żeby władze miasta jakby uwzględniły to w zakresie wtedy dotacji, żeby dołożyć nam środków, żeby wystarczyły na to szkolenie, bo my możemy zająć się tylko szkoleniem. My nie musimy tak naprawdę angażować własnych sił tutaj pracy, żeby tą dodatkową działalność prowadzić. W drugą stronę również, to co podkreślałem przy wypowiedzeniu umowy, jeżeli wypowiada nam się umowę powiedzmy z dnia na dzień, tak jak sąd określił, czy miesięczny okres wypowiedzenia, to funkcjonowanie samego hotelu bez hali, bez boiska nie ma racji bytu, tak? No oczywiście dzisiaj powiedzmy trochę jest jakiś tam firm remontowych, które chcą gdzieś też w Grudziądzu zanocować, ale hotel jakby funkcjonuje dzięki temu, że przyjeżdżają tu obozy sportowe, które chcą korzystać z sali, korzystać z boiska, korzystać z lasu, z jeziora i jeśli tego nie będzie, to nie przyjadą tutaj. Więc wskazywałem na to, że jeżeli podzielimy te strony na tym obiekcie, to żadna strona się nie utrzyma. Tutaj ważne dla miasta, dla tego majątku jest to, żeby to funkcjonowało kompleksowo i żeby ta działalność była skoordynowana. A jaki jest tytuł tych faktorów, które wystawia klub? Są jakby dwie kategorie faktur. Pierwsza faktura jest to faktura za reklamę, tak? I to jest jedna i ona nie jest opłacana w ogóle. A druga jakby część taka fakturowania, i to też jest ciekawa rzecz, to jest sprawa jakby kosztów prowadzenia hotelu, tam obsługi i tych takich ustalonych w umowie czynności, za które spółka zobowiązała się pokrywać część kosztów, w zamian za część przychodów. Ja też wielokrotnie prosiłem spółkę o wystawienie na nas faktury na przychody. Bo spółka dokonuje zaniechania w tym zakresie, że nie chce przychodów, które należały jej się z tytułu wynajmu pokoi. Nie? Bo to konstrukcja była taka, że jakby wspólnie prowadzimy hotel, jakby wspólnie ponosimy koszty prowadzenia hotelu, klub jest tym operatorem, jakby działa tutaj i też jest tym gospodarzem, zyskami dzielimy się tam w określony sposób. Dla czystości sprawy, my żeśmy w pewnym momencie zarejestrowali to w Bookingu i jakby wszystkie te najmy szły przez Booking, więc to łatwo było raportować. A dodatkowe te wszystkie obozy, one z racji tego, że były nie tylko związane z wynajmem pokoju, ale również tutaj z korzystaniem z naszej kuchni, z treningami z nami, ze współpracy z klubem, to jakby zostawały po stronie przychodów klubu. A kwestie finansowe, bo ja zrozumiałem z Pana wypowiedzi, że z tych środków, które przekazał Pan Urząd
miasta na te szkolenia sportowe czy organizacje imprez sportowych. Jest pan zadowolony, jeżeli chodzi o kwoty? Znaczy, ja bym tak, jestem zadowolony, dziękuję za to, że ta kwota jest prawie no, trzykrotnie wyższa niż w zeszłym roku, gdzie w zeszłym roku no, wypowiedź pana wiceprezydenta, że to było celowe obcięcie środków, bo nie ufają mi osobiście, czyli skrzywdzenie 200 dzieci i jakby pogorszenie warunków szkolenia ad personam, tak naprawdę tylko w stosunku do mnie, to w tym roku nie miało już miejsca, było brane pod uwagę właśnie ilość szkolonych dzieci, więc dziękuję, że te środki są wyższe, ale też podkreślam, że one są i tak niewystarczające na zrealizowanie jakby naszych deklaracji szkoleniowych, tak? Bo biorąc pod uwagę wniosek, jaki składamy tam na powiedzmy 150 tysięcy, to jest takie minimum, gdzie trzeba opłacić trenerów, wyjazdy na poszczególne spotkania, sędziów. To tak naprawdę to jest naprawdę 150 tysięcy, to jest takie minimum, żeby funkcjonować tylko w tym zakresie sportowym. No to z tym oczywiście jakby cieszę się z tych 70 tysięcy, bo 78 tysięcy, tak? Bo dzięki temu jakby mniejsze środki musimy dorobić, a sytuacja no nie jest łatwa, biorąc pod uwagę też, że doszły nam koszty związane z obsługą prawną, tak? No to są... Ale chyba nie ma klubu, który dostał 100% planowanych środków. Nie ma klubu, któremu powierzamy, czyli w 100% opłacamy zadanie, no 50% to jest bardzo dobry wskaźnik. Oczywiście, to też wynika z pewnych stwierdzeń na sprawach sądowych, które się przejawiały, że no bo klub nie płaci za wodę, klub nie płaci za prąd tutaj na hali i tak dalej. Zgadzam się z tym, ale ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby klub za to płacił, jeśli miasto jakby przewidzi w dotacji taką samą pulę na dofinansowanie w tym zakresie. I taki model był analizowany, wiem, że przez lata w mieście, wzorowano się na Toruniu, gdzie kluby sportowe dokładnie taką, jaką kwotę wydają na tą część administracyjną, dostają w ramach dotacji. Wówczas też pojawia się możliwość kontroli w tym zakresie, no bo miasto ma możliwość kontroli w zakresie udzielonej dotacji, w związku z tym miałoby zupełnie szerszą możliwość kontroli, ale też ułatwiłoby klubom, wszystkim ludziom, bo ja tutaj nie mówię tylko we własnym imieniu, ja myślę, że każdy klub, który ma jeszcze na swoich barkach dodatkowo kwestię obiektu, czy jakichś tam nawet pomieszczeń, to jest to duże obciążenie, te koszty wszędzie rosną. Ja jeszcze też dodam odnośnie tej umowy, że taka umowa użyczenia, ona nie była wyjątkowa dla Stali. Pani dyrektor na sprawie sądowej potwierdziła, że takie umowy funkcjonują na Olimpii, na GKM-ie, to funkcjonowało i to był taki pomysł od lat na taką organizację sportu. W związku z tym no tutaj nie można jakby wybiórczo i w gorszy sposób teraz traktować Stali, bo jest tu Różycki, no bo mówię, no, jeżeli tylko o to chodzi, no to jakby nie jest argument, bo Różyckiego może nie być, tak? No, możemy się pochwalić jakimiś sukcesami? Tak, no, oczywiście. Jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne, no to też już jakby to już nie będę tutaj się na tym skupiał. Jedną taką tylko jeszcze uwagę dodam, że my na przykład za korzystanie z boiska na Olimpii musimy płacić, nie? Dostajemy fakturę z boliwu, a tak naprawdę żadne inne podmioty tego, za to nie płacą. Jak gdzieś tam z doniesień medialnych widziałem analizę, ile faktur za wynajęcie orła na Olimpii wystawił Moriw, no to było 3, z czego 2 lat, nie? Na cały rok, nie? Więc jakby to pokazuje. Ale teraz, jeżeli chodzi o sprawy sportowe, to przyjemniejsze, oczywiście, tak jak mówiłem, sekcja siatkówki piłki nożnej. W zasadzie cieszę się, że mamy w siatkówce taki dość szeroki zakres szkolenia dzieci i młodzieży. Zaczynamy już od przedszkola siatkarskiego. To przychodzą nawet dzieciaczki 6-7 lat, zaczynające przygodę tak naprawdę w ogóle ze sportem. Trudno mówić o tym, że to są siatkarze czy siatkarki, ale cieszę, że naprawdę z takim zaangażowaniem chcą tą pasję sportową rozwijać i nawet jeżeli docelowo zmienią kiedyś dyscyplinę, bo to pokazują jakby statystyki, że te dzieci zmieniają bardzo często dyscyplinę sportu, to jednak ta ogólnorozwojowa część jest bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o grupę Kinder, to jest taka grupa, taka najmłodsza, która już występuje w rozgrywkach. W zasadzie prowadzimy ją w 4 takich grupach, bo jedna prowadzona tutaj na terenie Stali. Dodatkowo te grupy, które są prowadzone w ramach szkół patronackich. To takie najsilniejsze grupy, no to jest szkoła podstawowa nr 9, 5 i 7. Tam są i sukcesy i duże te grupy trenujące.
Następna grupa młodziczki, w zasadzie to były dwa zespoły młodziczek i młodziczki młodsze. Po takich wydarzeniach lutowych na ten moment trenuje aktywnie tylko ten zespół młodziczek młodszych. To są dziewczyny, które jednocześnie występują jeszcze w kategorii kinder tej najstarszej grupy czwórek. Uzyskały mistrzostwo województwa właśnie czwórek. Również w ostatnim tygodniu najlepszym zespołem w rozgrywkach szkolnych też czwórek. Awansowały do mistrzostw Polski w tych czwórkach, więc dosyć duży sukces. I jednocześnie troszkę z takiego powodu, z takiej konieczności te dziewczynki wystąpią również w najbliższy weekend w ćwierćfinałach mistrzostw Polski, bo te zawodniczki, które wywalczyły ten awans i miały pewne miejsce, że tak powiem, w reprezentacji na te zawody, no zaprzestały trenowania u nas, tak? Także nie, w tej chwili no trudno mówić o tym, żeby klub jakby wystawiał zawodniczki, z którymi nie ma kontaktu i nie chodzą na treningi, a te dziewczynki młodsze trenują regularnie, bardzo aktywnie, więc te młodsze dziewczynki będą reprezentowały klub i nasze miasto w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Jeżeli chodzi o te grupy, również chłopięce, no to tutaj w tych kinderach też są chłopcy i dziewczynki. W młodzikach są zespół chłopców, skończył rozgrywki ligowe. Mamy taką grupę, powiedzmy, amatorską, która składa się z takich naszych byłych wychowanków, z uczniów, którzy powiedzmy nie mogą już grać w zespole młodzików, no bo wiekowo są kadetem, juniorem i wówczas jakby nie mamy pełnego składu na ten zespół, to jednak uczęszczają na treningi, też jakby mają możliwość kontynuowania tej swojej pasji sportowej. No i też dosyć silna ekipa, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową. Właśnie dzięki tej naszej pracy tutaj wygospodarowaliśmy boisko do plażówki, 4 boiska do plażówki, w związku z tym dosyć fajne miejsce i też chcemy wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w tych rozgrywkach. Jeżeli chodzi o naszych też zawodników i zawodniczki, z różnych powodów, też często takich szkoleniowych, rodzinnych, są na wypożyczeniu, tak się mówi, do innych klubów. To są zawodnicy, którzy przeszli do Piły, do Bydgoszczy, do Chemika, do Świecia, do Pałacu Bydgoszcz. To są takie jednoroczne wypożyczenia. Jeżeli to jest związane z nauką, to oczywiście to jest wypożyczenie nieodpłatne. Jakby cieszymy się, że te osoby mogą się rozwijać, licząc na to, że będą mogły też do nas docelowo wrócić. Ale mówię, no podjęły taką decyzję, że chciały właśnie czy zmienić szkołę, czy z różnych powodów przejść do innego klubu. Mamy też reprezentanta Polski, który właśnie w Pile teraz się szkoli. Mamy też reprezentantów kadry województwa, nadziei olimpijskich, także dosyć fajnie ta siatkówka się odbudowała jakby przez tyle lat. Jeżeli chodzi o trenerów, na dzień dzisiejszy skład trenerski to jest obsada pan Lewandowski, pan Biernacki, moja skromna osoba oraz pan Krupa. Jeżeli chodzi o jakby działalność, tak jak mówię, prowadzimy w szkołach patronackich, tutaj zajęcia również w klubie. Dzisiaj te młodsze zawodniczki o 17 mają właśnie trening, także nie wiem, czy tak długo posiedzimy, ale będzie okazja też na te młodsze zawodniczki popatrzeć, jeżeli chodzi o trening. Jeżeli chodzi o sekcję piłki nożnej, tutaj rozpiętość wiekowa jest większa, to cieszy, bo biorąc pod uwagę 200 osób jakby trenujących, no to tak powiedzmy dzieli się to prawie po połowie, tak? Jakby ciut większa grupa w tej chwili piłkarska i ta druga połowa to jest właśnie ta siatkarska. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to od Orlika tam jest trochę wymieszana. My na przyszły sezon chcemy rozdzielić jakby grupy wiekowe osobno Orlik, osobno Żak. Dzisiaj te dwie grupy trenują razem. Jest też grupa młodzika, grupa trampkarza, jest junior starszy z juniorem młodszym, występujący w juniorach starszych. Tutaj też warto się pochwalić, że ten zespół z racji tego, że Liga Toruńska była bardzo słaba, został zaproszony do rozgrywek Ligi Bydgoskiej, zdecydowanie mocniejszej i naprawdę sobie świetnie radzą. To jest taka młodzież, która również aktywnie bierze udział w rozgrywkach seniorskich i jest taką przyszłością seniorską, jeżeli chodzi o tą piłkę nożną. No i ta drużyna seniorska
złożona naprawdę fajnie z takiej młodzieży, kilku takich powiedzmy doświadczonych zawodników, którzy są potrzebni, bo na tym poziomie rozgrywkowym A-klasa to powiem szczerze, że sama młodzież by sobie nie poradziła, bo tam na boisku trzeba trochę siły mieć jednak, bo są rozgrywki również po takich okolicznych miejscowościach. Ale cieszę, że ta młodzież również aktywnie trenuje i dosyć treningi są oblegane, bo po 20 osób spokojnie jest na każdym treningu, to pokazuje, że ta popularność jest. Jeżeli chodzi o trenerów, pan Marks, pan Stopel, Dąbrowski, pan Orzeszek, pan Zabłotny i pan Rybik. Najbliższy turniej 19 czerwiec, rocznik 29-20, jednodniowy, tego samego dnia i następnego w niedzielę będzie też turniej Kinder siatkówki. Też dwudniowy taki turniej, na który zjeżdżają zespoły też z całej Polski. I właściwie na bieżąco cały czas prowadzimy nabór do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy do uprawiania tego sportu, żeby mimo wszystko zachęcić tą młodzież do innych zajęć niż siedzenie przed komputerem, albo nie daj Boże jeszcze gorszych powiedzmy pomysłów, które mogłyby być alternatywą, gdyby nie te zajęcia sportowe. Co tak najbardziej utrudnia takie normalne funkcjonowanie klubu? Teraz podsumowując już to jakoś całościowo. Znaczy ja myślę, że w największej mierze te spory sądowe, ta nagonka, tak? Bo to jest nagonka personalna, widać ewidentnie, nie wiem komu tak najbardziej jakby doskwiera to, że miałem tam odwagę, czy nie chcę nazywać tego inaczej, czy czelność wystąpić w wyborach prezydenckich, bo od tego momentu zaczęła się taka dyskryminacja mojej osoby, ale również całego środowiska i otoczenia. I ja jeszcze jestem w stanie pogodzić i zrozumieć, jeżeli ataki byłyby wymierzone tylko personalnie we mnie, ale cierpią na to na tym osoby zupełnie niezawinione, postronne, mówię dzieci, bo jakby tłumaczenie się, że przy tym chodzi Różycki, no to tego nie można wspierać, no to jakby jest słabe, tak? Myślę, że trzeba oceniać jakby pomysł, działanie i pomóc w realizacji tego, bo myślę, że naprawdę dużo pracy wkładam ja osobiście, wiele osób w to, żeby i klub funkcjonował i żeby ta młodzież miała gdzie trenować, żeby ten poziom był wysoki i tak jak oceniają nas inne osoby z zewnątrz, gdzieś tam bezstronne, nie znające tych podtekstów, to myślę, że oceny są bardzo pozytywne i dla nas, i dla miasta, ale jak widzimy tutaj od środka, od podszewki, to jest to okupione naprawdę dużym takim wysiłkiem, nerwami. Już mówię, środki finansowe również są na to marnotrawione tak naprawdę, no bo na tym najlepiej zarabiają prawnicy, którzy generują te spory, takie mam odczucie, nie dopuszczają do nawet do gadania się, no bo można mieć różne zdanie, ale można wypracować wspólny jakiś konsensus, kompromis, bo przecież to jest nasze miasto i nasze zadania, więc jakby jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, ja jestem chętnie, proszę bardzo, możemy to robić inaczej, ale chciałbym poznać ten pomysł. Jeżeli to ma być tylko na zasadzie nie tak jak robicie to teraz, a nie ma pokazanego żadnej innej alternatywy, no to trudno jest zrezygnować z tych lat pracy, zostawić to wszystko i niech to wygaśnie, bo chciałbym, żeby to było rozwijane, kontynuowane, tak? Czy to jakby właśnie najlepiej w takiej atmosferze współpracy. No też na to liczymy. Macie, szanowni radni, jakieś pytania? Bardzo proszę. Znaczy, panie prezesie, przysłuchuję się cały czas tych wypowiedzi. Ja jestem świeży w Komisji Sportu, bo to jest od tej kadencji i mam takie wrażenie, że w tym całym sporze zapomnę się o najważniejszej sprawie. Zapomnę się o tej młodzieży. Bo to nie o to chodzi, żeby promować klub, promować te, powiedzmy, dziedziny sportu przez nagłaśnianie różnych problemów, tak? Bo te kierowane pozwy, otwieranie pomieszczeń bez Państwa zgody, gdzie są wyroki, to nie wpływa na dobry wizerunek miasta. Jeżeli ktoś sądzi, że w takim duchu porozumienia będzie promował miasto, to nie tędy droga. Tutaj słyszę, że nawet i konflikty dotyczą samej młodzieży, tak? Bo część zostało młodzieży wyprowadzone i gdzieś zostały zawłaszczone te dzienniki trenerskie. Mówię, nie tędy droga. Mówię, ja patrzę z boku, tak? Patrzę z punktu widzenia zwykłego mieszkańca Grudziądza i dla mnie to jest nie do przyjęcia, żeby czy to władze miasta bezpośrednio, czy pośrednio przez organy spółki podejmowały takie działania. Wy Państwo jesteście od promocji tego miasta. Każda złotówka, która jest wkładana, to ona właściwie będzie wpływała na rozwój tego miasta. Bardzo dobrze jest wręczać
puchary, bardzo dobrze jest wręczać nagrody, ale jeżeli tworzy się taki obraz klubu, nie wiem, czy to jest personalnie, pan prezes, że to dotyczy pana osoby konkretnie, ale zapomina się o młodzieży i o tym podstawowym celu, którym jest szkolenie tej młodzieży, tak? Czyli no i dobry przykład, tak? Bo jeżeli mieszamy do spraw organizacyjnych młodzież, gdzie od ludzi dorosłych powinniśmy się uczyć konkretnie tych pozytywnych postaw, a tutaj wręcz odwrotnie widzę, że tutaj główny cel to jest po prostu jak najbardziej zaszkodzenie klubowi, odebranie czy hotelu, czy obniżenie dotacji. Dobrze, że w tym roku ta dotacja jest większa, tak, ale mówię, dla mnie jest to nie do przyjęcia. Znaczy ja już na sesji też miałem kiedyś możliwość powiedzenia o tym, że mnie osobiście nie interesują spory pana prezydenta z panem prezesem, bo to się odbija oczywiście na tym, co powiedział tutaj pan radny, to się odbija na szkoleniu dzieci i młodzieży, tak? Na atmosferze, jaka jest wokół klubu. No i nie ukrywam, że miałem nadzieję, że dzisiejsza komisja jakby no może troszeczkę sprawi, że ten dialog ponownie się rozpocznie. No ale jesteśmy w takim składzie, jakim jesteśmy. 50% składu osobowego dzisiaj radnych. Oczywiście są usprawiedliwieni, no bo są oczywiście też ważne powody. Ale no mam nadzieję, że ta dzisiejsza komisja chyba rozpocznie, mam nadzieję taką ja osobiście, jakiś tam dialog. Może komisji, może my powinniśmy być tutaj jakimś większym wsparciem dla pana prezesa, dla pana prezydenta, aby no z tego z tej sytuacji jakoś wyjść, ale wyjść tak, żeby młodzież czuła się usatysfakcjonowana, ale też i rodzice, tak, i trenerzy, którzy dla tej młodzieży pracują. Tak, bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, jak doskonale pamiętacie, w tym roku na skutek kontroli Krajowej Administracji Skarbowej miasto zastosowało po raz pierwszy dokładne kryteria przeliczalne ilościowe i jakościowe, jeżeli chodzi o dotacje klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży. Łącznie 22 kluby dotowaliśmy w tym roku na kwotę 1 000 000 zł okrągłą. Zastosowaliśmy 4 kryteria. Pierwsze kryterium to było kryterium punktów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Drugie kryterium to była liczba zawodników z czynną licencją potwierdzoną przez Okręgowy Związek Sportowy w przypadku siatkówki Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej. Trzecie kryterium to była liczba pozostałych zawodników. Ona miała bardzo niską wagę, bo chodziło o to, żeby nie finansować poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zabawy, tylko faktycznie ten rozwój sportowy młodych ludzi. No i czwarte kryterium to były dyscypliny priorytetowe, to kilka dyscyplin, między innymi lekkoatletyka, ciężarowcy i pływanie. W podziale tych środków, które każdy klub samodzielnie mógł sobie obliczyć, znając swoje, tak, ten prosty przelicznik, tabela w Excelu, wyliczyliśmy 78 tysięcy dla klubu KS Stal w Mniszku. Natomiast to, co jest ważne, to to, że część klubów trenujących w Grudziądzu, znaczy część klubów, które działają w Grudziądzu, dysponują miejską bazą sportową, za którą my jako miasto też płacimy. Państwo uchwalając budżet, mamy kwotę 2 300 000 zł w budżecie na utrzymanie tej bazy sportowej i utrzymanie bazy sportowej w Mniszku to jest koszt 400 000 zł, administruje ten MORIF. Rocznie 400 000 zł kosztuje, tak. No i MORIF tutaj też jakby opłaca animatora na Orliku. Także tak to wygląda. Wy oczywiście nie stawaliście do konkursu na organizację imprez żadnych? Nie, my w tym roku nie. W tym roku nie było. Już właśnie tylko były dyscypliny priorytetowe brane pod uwagę. Już wyjaśnię dlaczego. Bo ponieważ rok temu w konkursie zastosowaliśmy taką zasadę, że kluby mogą po jednej imprezie zorganizować i te dotacje były niskie, bo to było 1 500 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Stwierdziliśmy, że w tym roku nie robimy konkursy tylko na te duże, zawodowe, faktycznie na rozwój sportu. Natomiast pozostałym klubom, tutaj kolega Łukasz wysyłał maila z informacją, że ze środków, którymi dysponuje Wydział Kultury i Sportu, w ramach patronatów prezydenta finansujemy też w takiej mniej więcej wysokości wszystkim imprezom i kluby sportowe skrzętnie z tego korzystają i faktycznie teraz tych patronatów jest bardzo dużo. I to jest dużo łatwiejsze do rozliczenia i do pozyskania finansowania przez klub. Obawiając się w atmosferze, jakiej znajduje się klub,
to gdyby pan prezes chciał zorganizować tego typu imprezę, to niekoniecznie otrzymałby patronat prezydenta. Nie, no pan prezes organizował tutaj ćwierćfinały Mistrzostw Polski w piłce siatkowej, finały Mistrzostw Polski dziewczynek. Tak, także może potwierdzić, że było wsparcie tej Urzędu Miejskiego. Pan dyrektor był osobiście, no to się cieszę. Także było dość duże wyzwanie, dlatego że generalnie w tym okresie pandemii wszyscy się wycofali z chęci organizacji i jakby stało pod znakiem zapytania, czy w ogóle ktoś podźwignie tą organizację. My żeśmy mieli w zasadzie godzinę do namysłu, a potem 2 czy 3 dni na zorganizowanie wszystkiego i powiem szczerze, że dosyć ekstremalnie to wyglądało, ale daliśmy czy radę. Nie to, czy nie był to jakiś sygnał, przepraszam, na dogadywanie się? No właśnie równolegle i koncert robił na lotnisku i tutaj kontrol zrobił w Mieszku. Znaczy ja myślę, że tych sygnałów dogadywania się było wiele. Ja jeżeli tutaj mogę do słów pana przewodniczącego się odnieść, to gorąca prośba właśnie o takie, nie wiem, wsparcie w tym dogadaniu się, bo naprawdę my wszyscy jesteśmy już tym zmęczeni, tak, takimi przepychankami, ale ja nie ukrywam, że w świetle tego aktu oskarżenia i metodologii działania pana mecenasa Kuskowskiego, no to chciałbym prosić o spotkanie z panem prezydentem, tak? Bo ja z prawnikiem, który generuje spory po to, żeby na tym zarabiać, no trudno mi znaleźć wspólny język, tym bardziej, żeby nie stać na takich sprawach. Sugeruje pan, że ja mam to spotkanie zorganizować, czy pan znaczy, będzie o to spotkanie zabiegał bezpośrednio? Znaczy, ja powiem tak. Komisja, tak? Znaczy, ja nie wiem, czy ja też, też jestem otwarty na jakąś radę, bo nie wiem, jak nie, no, właśnie państwo uważacie. Komisja, doszukujemy się, w czym moglibyśmy pomóc? Znaczy na pewno pomóc w zorganizowaniu takiego spotkania. Nie wiem, kto ma być inicjatorem czy pomysłodawcą. Ja też nie chcę pana prezydenta stawiać w sytuacji, gdzie ja poproszę o spotkanie, a na przykład nie będzie chciał tego spotkania. Być może łatwiej byłoby, żeby taka propozycja wyszła może z, jakby właśnie ze strony komisji. Będzie może tak bardziej obiektywny, tak? Bo ja taką propozycję złożyłem już na ostatnim spotkaniu w MPGN. Więc ja, panie prezesie, tutaj przyjmuję to, tą pana sugestię i ja oczywiście zaproponuję panu prezydentowi w imieniu komisji, żeby do takiego spotkania doszło, żebyśmy rozpoczęli ten dialog. No myślę, że to są 2 lata stracone ogólnie mówiąc. A chodzi o to, żeby już więcej niczego, ani jednej minuty, godziny, dnia, miesiąca nie tracić. Więc ja się zobowiązuję do tego, aby spróbować. Myślę, że pan prezydent nie odmówi takiemu spotkaniu, więc biorę to na siebie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Panie przewodniczący, można? Ja mam taką propozycję, szanowni państwo. Jesteśmy w składzie, który umożliwia podjęcie wniosków, bo komisja jest 6-osobowa. Jest kworum. Jest kworum. Proponuję podjąć wniosek do pana prezydenta o przedstawienie informacji w zakresie współdziałania tutaj z klubem, przedstawienie propozycji rozwiązania tych kwestii spornych w duchu porozumienia i konsensusu. Żeby pan prezydent nam przedstawił taką informację, żebyśmy mieli też materiał i tutaj do spotkań z panem prezesem i z mieszkańcami, że nie tylko my uzyskaliśmy tą informację, że nie tylko tutaj wspieramy klub, ale chcemy wiedzieć, jakie konkretne działania podejmie pan prezydent, ażeby uzdrowić tą sytuację, a więc żeby doprowadzić do tego punktu zero, gdzie można zacząć rozmawiać, gdzie takie spotkania, jak pan przewodniczący będzie inicjował, będą normalnymi spotkaniami i ja myślę, że komisja taką informację pana prezydenta w zakresie działań prowadzących do normalizacji stosunków pomiędzy miastem, to nie tylko mi chodzi działkę pana dyrektora, ale chodzi też te działania, które są po stronie MPGN-u, bo pan prezydent jest także, jak dobrze wiemy, walnym zgromadzeniem. Taką mam propozycję, panie przewodniczący. Informacja w zakresie normalizacji stosunków. Pan prezydent jakoś powinien przedstawić jakiś punkt wyjścia, tak? Bo szanowni państwo, w tym całym sporze to jest tym podmiotem dominującym, tak? Który ma za sobą i prawników, i spółkę, i inne działania. A my jesteśmy komisją, która przedstawia propozycje mieszkańców. Jesteśmy wybrani przez mieszkańców, więc chcielibyśmy też tym mieszkańcom coś powiedzieć, tak? Żeby nie tylko było to, że my jesteśmy po tej stronie tutaj w klubie, ale też, żeby pan prezydent się potrafił określić, co w tym zakresie będzie robione. Panie protokolancie, udało się panu jakoś to zapisać? Tak. Myślę, że jest to tak, więc jakoś tak precyzyjnie potem to określimy. Natomiast ja dziękuję panu radnemu za ten wniosek. Myślę, że możemy go spokojnie przegłosować, bo to jest świetna inicjatywa do tego, aby oczyścić atmosferę, aby w konsekwencji do takiego spotkania też doprowadzić.
Kto jest za wnioskiem pana radnego? Więc jesteśmy tutaj pełnomyślni. Dziękuję serdecznie i będziemy starali się wszystko, aby ten wniosek zrealizować. Przekażemy go panu prezydentowi, poczekamy na informację pisemną i też spróbujemy równolegle organizować takie spotkanie pana prezesa z panem prezydentem. Nie wiem, czy chcecie rozmawiać cztery oczy, czy w obecności komisji, czy przewodniczącego komisji, to już się dogadamy. Znaczy, ja jestem otwarty na każdą formę rozmowy. Ja również. Wbrew pozorom naprawdę zależy mi na dogadaniu się, na współpracy. To, że się gdzieś tam przypisuje, że jestem trudny w rozmowie, to może jestem o tyle trudny, że jakby jeżeli ciężko pracujemy nad jakimś tematem, to walczę o ten temat, ale też tak samo walczę o Grudziądz, walczę o klub, walczę o inne sprawy, które są ważne dla miasta. Nie poddaję się i tylko dlatego, jeżeli w dobrej sprawie, to zawsze myślę, że każdy można. No myślę, że mamy takie same intencje, więc będziemy starali się zrealizować i wniosek i doprowadzić do tego spotkania. Panie dyrektorze, ja panu przerwałem. Chciał pan jeszcze coś dokończyć? Nie. Wszystko? Nie. Wszystko. I tym bardziej, że sport to w okresie pandemii to dla dzieci był. Posłuchajcie. Ja po prostu jako drużynowa, drużyny harcerskiej, zazdrościłam wam, że wy możecie się z młodzieżą spotykać, bo ja mogłam tylko zdalnie. Ja mogłam tylko zdalnie dopiero gdzieś z stycznia czy od lutego w małych grupach 5-, 6-, 7-osobowych i nie ukrywam, że sporo dzieci przez to straciłam i pewnie nie odzyskam. Ciężko będzie wyglądać. Od września może coś tam, tak? No to sami widzicie, że chyba to jest dobra inicjatywa. Tak, jeżeli cokolwiek dobrego ma z tego, wypłynąć, to niech to się stanie jak najszybciej. Panie prezesie, ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.